Zaraz po szkole średniej postanowiłem zrobić studium zawodowe, medyczne, na kierunku fizjoterapii i dalej kontynuować swoją naukę. Poszedłem do Olsztyna na studia, na fizjoterapię. Tam obroniłem licencjat i magisterkę. W międzyczasie miałem okazję od razu po studium praktycznie zacząć pracę w zawodzie. Bardzo dużo masowałem, szczególnie po to, żeby nabrać umiejętności czucia w rękach. To masaż jest najlepszą formą do tego, żeby poczuć jak najwięcej i nauczyć się czuć rękoma, nie tylko obserwować wizualnie, ale żeby dobrze poczuć tkanki, jak one się zmieniają pod palcami. Następnie przeszedłem do regionalnego szpitala specjalistycznego w Grudziądzu, gdzie pracowałem w hospicjum i oddziale opieki długoterminowej. I tam właściwie to zajmowałem się leczeniem bólu, bólu przewlekłego, bólu długoterminowego. I miałem bardzo dobry poligon doświadczalny też na to, żeby popróbować nowych technik. Następnie po okresie 2 lat pracy w tym szpitalu postanowiłem trochę wrócić do sportu i zmieniłem w ogóle miejsce pracy na Synapse Sport. To była taka firma w Toruniu, która zajmowała się wysokokwalifikowanym sportem, a właściwie leczeniem wysokokwalifikowanych sportowców z pierwszej ekstraklasy ligi żużlowej, z praktycznie wszystkich z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy osiągali jakieś większe sukcesy, mieliśmy tam w przychodni. I tam zajmowałem się takim działem, który nazywamy terapią manualną. Terapia manualna to jest coś, co taka dziedzina fizjoterapii, którą możemy porównać do angielskiej chiropraktyki, czyli bazująca w dużej mierze na nastawianiu, na różnego rodzaju manipulacjach, na stawach, które kończą się kliknięciem, krzępnięciem, jakkolwiek tego nie nazwiemy. W każdym razie na tym bazuje głównie ta terapia manualna. Ja tego robiłem bardzo dużo, pracowałem tam po 10-12 godzin dziennie, przyjmowałem 10-12 pacjentów. W pewnym momencie jakby poczułem się trochę jak taki, powiedzmy, paracetamol. Czyli pacjenci do mnie wracali bardzo często, miałem bardzo dobry booking do przodu, ale ja nie czułem się efektywny. Dlatego, że manipulacja, czy nastawianie potocznie zwane, to jest wdrożenie, czy wtłoczenie zewnętrznej energii do czyjegoś ciała, które niekoniecznie jest na to gotowe. I zaraz po, zwykle, jeżeli to jest dobrze zrobione, daje świetne rezultaty. Daje ulgę, daje uczucie rozluźnienia, daje uczucie zmniejszenia napięcia mięśniowego. Ale trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. O ile Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami, to natura nigdy. Jeśli nie zmienimy naszej natury postępowania w dniu codziennym, to nadal będziemy wracać do negatywnych wzorców. I może nas ktoś nastawiać codziennie, a my nadal będziemy w negatywnych wzorcach. I trafiłem na taką metodę pracy, która nazywa się mięśniowo-powięziową. W tej chwili jest ona mocno rozwija się dynamicznie. Ja trafiłem akurat do szkoły Toma Meyersa, która bazuje w Stanach Zjednoczonych, ale jest też, ośrodki są w Europie. Między innymi najbliższy Londynu to ośrodek w Oxfordshire, gdzie aktualnie też uczęszczam na zajęcia i cały czas się tam dokształcam. Jestem na bieżąco z nowościami w tej metodzie, ale też bardzo chętnie jeżdżę tam na review do nauczycieli. Czyli generalnie każdy z nas ma jakiś warsztat, do którego się przyzwyczaja, popadamy w rutynę i wydaje nam się, że robimy coś bardzo dobrze albo najlepiej na świecie. Ale dobrze jest, żeby ktoś na nas spojrzał z boku, ktoś, komu ufamy, kto jest dobry, doświadczony w tym, co robimy i żeby on dał nam swoje spostrzeżenia na naszą pracę. Może można coś poprawić, może można coś jeszcze zrobić inaczej, inaczej spojrzeć na pewne rzeczy. Bo tak naprawdę jest kwestia perspektywy, z której patrzymy. Nie jest kwestia tego, na kogo patrzymy, tylko jak na niego patrzymy. Czy jesteśmy w stanie patrzeć na niego całościowo, łączyć wszystkie elementy, psychę, napięcia mięśniowe, urazy,
sposób, czyli środowisko, w jakim dorastał, czy patrzymy na niego jako na bark, szyję czy kolano.